bardzo serdecznie. Jesteśmy na parkingu IKEA tym razem i będziemy testować wegańskie hot dogi z IKEA. Wege hot dogi pachną bardzo dobrze, ale to chyba za sprawą tej cebulki, ponieważ jest tu cebulka. I tutaj pani nam dała, nie chcę uświnić niczego, pani nam, tutaj muszę czekać, o, wyostrzenie. Pani nam dała do hot doga, aż tak blisko to nie musisz. Pani nam dała jeszcze jakąś kapustę czerwoną i cebulkę. Że premium niby. Znaczy, z tym się serwuje te wegańskie hot dogi. I my już wcześniej robiliśmy, tak w sumie to dzisiaj robiliśmy testy hot doga z Orlenu. Dokładnie około 10 minut temu. Przyjechaliśmy po prostu z Orlenu do IKEA za jednym zamachem. No i tam było, ta paruwa była taka bardzo zbliżona, no naprawdę 11 na 10 jeśli chodzi o wiarygodność. Tutaj ten hot dog, to zobaczycie na ujęciu, że on jest taki zielonkawy. O taki. Z kawałkami warzywek. Coś tam ma w środku. Tak, no bo to jest taki wege hot dog i po prostu jest to zrobione z warzyw, ten hot dog. A tamta parówka z Orlenu, to ona była po prostu, to była taka parówka sojowa, imitująca właśnie tradycyjnego hot doga. Więc tutaj smak nie będziemy porównywać do tradycyjnego hot doga, bo tutaj to się mija z celem, bo wiadomo, że to nie będzie smakowało jak mięsna parówka, ale będziemy ogólnie oceniać, jak to nam smakuje. Nie laliśmy keczupu ani niczego, żeby nie psuć sobie smaku. Tak, chociaż już ta cebulka w zasadzie, nie jesteśmy w stanie nawet wyczuć zapachu. Nie, ale możemy przystąpić do degustacji. Mogę już? Tak. Też czekałem. Ja biorę na razie tylko tą kiełbaskę. To ewidentnie nie jest kiełbaska. To nie jest kiełbaska. To jest to mało doprawione, ale jeśli wgryziemy się bardziej i weźmiemy ze sobą jeszcze tą cebulkę i kapustę, to mi to ogólnie mega smakuje. Tu w tym przypadku tego trudno mówić o podobieństwie do hot doga. Nie możemy tego porównywać, bo w zasadzie jest to coś, co ma wyglądać jak hot dog, ale jest z jakimś wegańskim wkładem. On jest po prostu zielony. Ale który jest ciekawy, bo ma w sobie... Podejrzewam, że jakąś marchewkę. Warzywka. Jaka muzyka. Romantyczna. Na parkingu IKEA. No właśnie. I bardzo się cieszę, że jak pójdę na zakupy do IKEA, czego nie uskuteczniam zbyt szybko. Zbyt często! Karolina, język polski. Bo mnie YouTube zablokuje. I piękne zakończenie twojej wypowiedzi. Chciałam powiedzieć, że bardzo smaczny jest ten hot dog. I bardzo się cieszę, że mogę właśnie w końcu coś zjeść w IKEA, bo wcześniej to tylko pulpeciki. Ej! Ty jadłeś te szwedzkie pulpeciki wegańskie tutaj? Jadłeś? Jadłem. One smakują jak pulpeciki. To smakuje trochę jak po prostu... To w formie hot doga to jest chyba tylko. Czy to ci nie przypomina smakiem tego? To przypomina mi, ale aktualnie zajmuję się tym, że mój samochód pochłonął cebulkę. Więc jutro, wsiadając do niego, będę miał zapach cebulki prażonej. Mówiłam, czy chcesz w samochodzie? Mówiłam, że będzie brudna. A wiedziałeś, że chcesz. Przeżyję. No i w ogóle, zacznijmy od tego, że ten hot dog kosztuje 2 zł. I kolejna część pada do samochodu. Nic, ten samochód poświęcił się w takim razie dla wegan. Mam nadzieję, że to docenicie. Więc ten hot dog kosztuje 2 zł i powiem wam, że obojętnie jaki by nie był, jest tutaj cebulka, która jest świetna, tak jak zawsze w IKEA. Oczywiście mówię tutaj o smaku, bo jest to po prostu smaczne, smażone, wiadomo. No nie jest to coś najzdrowszego, ale jak za hot doga, za dwójkę, po prostu szybki głód, który was złapie podczas zakupów w IKEA, które potrafią trwać cały dzień albo nie wiadomo jeszcze ile, to wydaje mi się, że na dwójkę można się skusić. O! Przyznam szczerze, że ma to naprawdę bardzo ciekawy smak i jest to
I tu widać jeszcze szpinak i marchewkę. I tutaj mamy do czynienia z czymś, co nie udaje parówki albo mięsa. Tylko jest to produkt po prostu roślinny. Jest on bardzo dobry, jak dla mnie. Smaczny. Czy mamy coś jak chusteczki? Nie. Co wycieramy w tapizerkę? Nie. Ja tego nie powiedziałam. Nie jestem aż taką fleją. Jestem weganką, ale nie fleją. Ja wycieram w dżinsy. Myślę, że tak będzie najprościej. No, żartujesz. Nie? Nie żartujesz? Nie żartujesz tej bułki? Bo ja jestem tylko taka łapczywa? Ja powiem ci, że się trochę przejąłem latającą cebulką po moim całym aucie i tych tłustych plamach. Aha, już się odechciało jeść, tak? Czy mi się odechciało jeść? A. Nie, po prostu zaobserwowałem się czymś innym, ale już wracam do testu. Jak Karolina, co czujesz? Jak oceniasz tego wegańskiego hot doga kupionego w Ikei? Co możesz powiedzieć na ten temat? Okej. Okay. W takim razie dziękuję bardzo za to, co powiedziałaś. W zupełności mi wystarcza. A jakbyś miała ocenić smak od 1 do 10? Dziękuję, Karolino. A przechodząc do samego wyglądu, co myślisz w ogóle o estetyce, o podaniu, o tym, jak on się prezentuje od 1 do 10? Czekaj. Jak się prezentuje? Prezentuje się bardzo dobrze. Mi się podoba właśnie, jak jest tam przemycona jakaś zieleninka. Tutaj producent stara się jakoś tam przemycić te warzywa, więc plus za to, nie wiem do końca z jakich warzyw jest to zrobione, ale jest to jakiś tam produkt warzywny, jest jeszcze trochę kapusty na górze, jest cebulka, co prawda smażona, ale nadal jest to warzywo. Jak się prezentuje, bardzo dobrze, ponieważ tutaj estetyka też została zachowana i są różne struktury, różne faktury i różne kolory i ogólnie wygląda tak kolorowo, różowo, zielono, żółto. Ogólnie bardzo ładnie to wygląda. Jeśli chodzi o smak, to jeśli chodzi o fast food, to według mnie naprawdę mega spoko, a poza tym nawet jakby nie był jakiś taki super spoko, to on kosztuje 2 zł i trzeba o tym pamiętać. Ale tu już nie chodzi o ogólnie chyba koszt i ty. Ale w mojej opinii, bo to jest dosyć ciekawe, mamy za sobą w sumie trochę podróżowania w aucie i w zasadzie to jest trzecie miejsce, gdzie posilamy się, próbując, smakując wegańskich fast foodów, tak jakbyśmy to nazwali. I przyznam szczerze, że dla mnie w tym momencie samo słowo w ogóle fast food nabiera innego znaczenia, bo mam wrażenie, że te rzeczy, które nam serwowali w Subwayu, w Orlenie czy teraz w Ikei, smakują, przynajmniej dla mnie, o wiele lepiej, smaczniej niż zwykłe, standardowe hot dogi, kanapki czy jakiekolwiek inne rzeczy. Aż się dziwię, że to mówię. I wybierając się na przykład do Ikei, czy jadąc na trasie w Orlenie, na pewno następnym razem też ogólnie wybiorę hot doga wegańskiego, bo najzwyczajniej w świecie czuję się po nim o wiele lepiej i uważam, że jest on ciekawym rozwiązaniem. Tak, Karolina. Więc jest to super rekomendacja, jeśli chodzi ogólnie o jakiekolwiek jedzenie, dla kogokolwiek. Marcin, gdy wybiera wersje roślinne, to czuje się lepiej, więc takie hot dogi jakieś właśnie na stacjach benzynowych lub w Ikei, to nie tylko dla wegeludków, eko, bio, wegeludków, tylko również dla normalnych ludzi. Ten hot dog ładnie wygląda i mi się bardzo podoba, że jest ta cebulka, że coś tu się dzieje, że jest trochę warzywka, cebulki, chrupie, coś i kapusta, yo. I jeśli chodzi o smak i w porównaniu do ogólnie fast fooda, to ja bym naprawdę dała blisko 10. Nie wiem jeszcze, ile by to było. Może 8,5. Nie, też bym dała 9. Bym dała też 9. 9 na 10. Zdecydowanie. Jeśli chodzi o smak. Jeśli chodzi o fast fooda, bo niektóre fast foody są paskudne. Czyli można powiedzieć, że weganie są estetami? Bo lubią ładne, jeść ładne posiłki? Nie, chyba nie. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Jak ja nie mam czasu, żeby sobie coś ugotować, to jem tofu odpakowane prosto z paczki i zalewam keczupem, więc
To mnie teraz zasmuciłeś, bo jem coś wegańskiego od ciebie, to jest takie piękne i podane tak niesamowicie na tym talerzu. Ja komuś muszę podać, to tak robię, jak jem sama, to nie, sobie, się nie muszę starać. Porzucam mięso, bo mięso jest takie nudne i tam się po prostu na tym talerzu nic nie dzieje, a u wegan się tam tyle rzeczy dzieje naraz. A tutaj nagle okazuje się, że ty jesz po prostu prosto z lodówki tofu. Czasem zdarza się. Zepsułaś. To bym tego nie dała, więc luz. Tak? Obiecujesz mi? Mhm. Ale obiecujesz mi? Tak, tak, to obiecuję. Będę trzymał w takim razie. Warto zaznaczyć, że nie laliśmy na tego hot doga żadnego kaczupu i musztardy, który zazwyczaj polepsza walory smakowe hot doga i praktycznie tworzy tego hot doga, więc tutaj i tak bez tego kaczupu i musztardy było to smaczne. Ale w ogóle, czy do tego hot doga się tam nie dodaje tej... Czy my coś ominęliśmy, jakiś proces? Czy tam można jeszcze dodać to, co? Ogórka? Ale to pani ogólnie ci nakłada. Ogórka też pani nakłada? Mhm. A kiedy się samemu naładowało? Ja się dziwię, że dałaś mi taką ubogą wersję bez ogórka. A cebulki, tam cebulka to się wysypywała, powiem ci, że wysypała mi się normalnie. No bo, ale mi się nic nie wysypało. Ale te ogórki się kiedyś samemu naokładało i cebulka. Już się tego nie robisz? Rzadko jadam tutaj obiady. Prawie wcale. I Ikei nie odwiedzam. Dobra. Więc to jest dobre pytanie. Pytanie kolejne. Może mogliśmy sobie jeszcze ogórka dołożyć. Myślę, że to już jest dodatek, ale okej. Okay. Czy jest jakaś taka mądra myśl na sam koniec? Dziękujemy, Ikeo, że pozwoliłaś nam na to i że po prostu nasze zakupy będą fajniejsze teraz, bo nie będziemy głodować ani jechać z własnym jedzeniem. Jeśli na przykład nie chcemy stać w dużej kolejce tam w restauracji, bo bywa tam tłoczno, a tutaj jeśli chodzi o hot dogi, to idzie to sprawnie. Więc polecamy i się cieszymy i to wszystko. Tak, dobrze, do widzenia. Wyciągam cebulkę po testach wegańskich rzeczy, żeby... No to mi to było głupie wegany, głupie hot dogi z Ikei, no to mi to było... Jakie poświęcenie.